Julian Tuwim, hejter i pornograf. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Julian Tuwim kojarzy nam się dziś przede wszystkim z wierszami dla najmłodszych, ale w czasach, gdy żył, nazywany był żydowskim pornografem. Sam obwołał się Świntuchów Hersztem, a dziś być może okrzyknięto by go trolem, hejterem, a nawet satanistą. Powód? Kiedy się czyta wiersze Tuwima, można pomyśleć, że dorastał w kochającej się rodzinie, a przecież otoczenie, w którym się wychowywał, było bardzo toksyczne. Jego ojciec izolował się od rodziny, a matka groziła samobójstwem. Mówił w programie drugim Polskiego Radia Piotr Matywiecki, autor biografii łódzkiego poety, i dodawał: istnieje w twórczości Tuwima cały nurt, który można nazwać diabolicznym, satanistycznym nieomal. Fascynacja wszystkim, co demoniczne. To wziął na pewno z Gogola tę ciemną stronę swojej muzy. I ty, księżuniu, co kurwa zawiązanego masz na supeł, żeby ci czasem nie pohasał. Całujcie mnie wszyscy w dupę. Niewiele wiemy dziś o okolicznościach powstania wiersza Absztyfikanci grubej Berty i jego dalszych losach. Poza tym, że w czasach Tuwima nie wzbudził on skandalu obyczajowego. Wpływ na taki obrót spraw miał zapewne fakt, że wydano go w łącznej liczbie zaledwie 35 egzemplarzy. Jakby tego było mało, trafił on początkowo wyłącznie do kręgu osób najbliższych Tuwimowi. Wiersz po raz pierwszy został wydrukowany w 1937 roku w Poznaniu przez przyjaciela poety i wielbiciela jego twórczości Andrzeja Piwowarczyka. Brutalny pamflet znany jest pod kilkoma tytułami. Jeden z nich, Absztyfikanci grubej Berty, odnosi się do pierwszych słów utworu. Kolejne brzmią: całujcie mnie wszyscy w dupę, oraz wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. Choć wciąż nie znamy wszystkich okoliczności powstania wiersza Tuwima, to jedno nie ulega wątpliwości. Był to prowokacyjny manifest, w którym poeta rozliczał się za pomocą pióra ze społeczną hipokryzją. Jak pisze Sandra Trela w tekście: prowokacja prowokacji, Tuwim arebur. Ktoś musiał wymierzyć mu policzek, nawet wiadomo kto. Ujmując najprościej, społeczeństwo, hordy składające się z antysemickich działaczy, polityków prawicowych, lewicowych, nieważne jakich, drużyn sportowych, czytelników gazet, robotników, księży, prostytutek. Słowem, z wszystkich obrzydliwie ugających gęb, z którymi musiał w stopniu mniejszym bądź większym obcować na co dzień. Oto czysta reakcja, inwektywa, odruch wymiotny. Warszawskie bubki, żygolaki, z szajką wytwornych pint na kupę, rębajły, franty, zabijaki. Całujcie mnie wszyscy w dupę. Jego ekspresja mogła wynikać po części z kompleksu, jaki Tuwim miał na punkcie swojego wyglądu, a konkretnie znamienia na twarzy. Ogromna ciemna połać na policzku. To mogło w chłopcu budzić traumę i poczucie naznaczenia. Jego matka zabobonnie tę skazę demonizowała. W folklorze żydowskim istnieje przekonanie, że naznaczenie przez demona tak właśnie wygląda. Coś z tego ciemnego, demonicznego przekonania w rodzinie, ale i w samym Julianie Tuwimie pozostało, mówił w programie drugim Polskiego Radia Piotr Matywiecki. Pisarz krytykował także celibat w kościele katolickim oraz sugerował, że kaznodzieje ciągną z nieba grubą rentę. Prywatnie poeta był jednak pod wielkim wrażeniem prawd moralnych zawartych w katolicyzmie i choć nigdy tej wiary nie przyjął, to na jego biurku w domu rodzinnym leżał porcelanowy krzyż z głową Chrystusa w ciernistej koronie. Analiza nieprzyzwoitego wiersza Tuwima to jednak podróż
nie tylko przez cały przekrój społeczny ówczesnej Polski, ale również, a może przede wszystkim, przez meandry bardziej i mniej znanych wątków biograficznych poety. Oprócz odezw skierowanych do konkretnych grup społecznych, w kilku miejscach wymienia on także osoby, które znał osobiście. I ty za młodu, niedorżnięta, megiero, co masz taki tupet, że szczujesz na mnie swe szczenięta. Całujcie mnie wszyscy w dupę. Większość z nich nie zostaje dokładniej określona w utworze, przez co można jedynie przypuszczać, że pisarz miał na myśli swoich dawnych sąsiadów. Ale wymienia też postać tajemniczego profesora Cy Wileńskiego, który, jak twierdzi poeta, dobrze wie, za co ten ma do niego uraz. I ten ów belfer szkoły żeńskiej, co dużo chciałby, a nie może. I ten profesor Cy Wileński. Pan wie już za co, profesorze. Tajemniczego tylko z pozoru, gdyż rozszyfrowanie jego tożsamości nie stanowi najmniejszych problemów dla znawców życiorysu Tuwima. A ci mówią jednym głosem. Chodziło o słynnego w okresie międzywojennym krytyka literackiego Stanisława Cywińskiego, który 10 lat wcześniej ośmielił się zdyskredytować poetę na łamach Dziennika Wileńskiego. Gdy w 1928 roku Tuwim odebrał literacką nagrodę miasta Łodzi, profesor opublikował artykuł, też laureat, którym zarzucił pisarzowi nienawiść do Adama Mickiewicza. Poeta zaripostował wówczas, nie szczędząc gorzkich słów, pod adresem zarówno Cywińskiego, jak i prawicowej endecji, z którą ten sympatyzował. Katalog urazów Tuwima był jednakże znacznie dłuższy, obejmując nie tylko różne frakcje polityczne, ale także duchownych, robotników i sportowców. Jednym z jego dramatów było towarzyszące mu przez całe życie poczucie odmienności. Poeta miał z jednej strony żal do polskiego społeczeństwa, którym czuł się postrzegany przez pryzmat swojego żydowskiego pochodzenia, a z drugiej do samych Żydów, którzy nierzadko stygmatyzowali go za to, że identyfikował się z polskim narodem. Izraelscy doktorowie, Wiednia, żydowskiej Mekki, Flance, pisze Tuwim, nawiązując do faktu, że w stolicy Austrii powstała redagowana przez żydowskich redaktorów gazeta Neue Freie, którą kolportowano także na terenie Polski. Równie krytycznie oceniał wszelkiej maści syjonistów, pisząc o halucach, kandydatach na osadników w Palestynie, którzy leją tkliwie starozakonne łzy kretyńskie, że szumią jodły w Tel Awiwie. Sprzeciwiając się natomiast antysemitom, Tuwim nie omieszkał nawiązać do sytuacji w Niemczech, określając osoby reprezentujące takie poglądy mianem wypierdów germańskiego ducha. Gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha, podsumowuje poeta. Chociaż Tuwim nie zamierzał rozpowszechniać masowo swojego pamfletu, skrytykował również wszechobecną w drugiej RP cenzurę. Pod koniec utworu poeta stwierdza, że cenzor zapewne skaże go za niego na ciupę, co kryło w sobie głęboką aluzję, aniżeli rzeczywiste obawy autora. A bez wątpienia wiersz ten spełniał kryteria, które mogłyby doprowadzić co najmniej do konfiskaty wydanych egzemplarzy. Dość wspomnieć, że w latach 30. konfiskowano około 2000 wydań prasowych rocznie, które zawierały treści szkodliwe z punktu widzenia władzy. Cenzurze podlegały naturalnie artykuły poświęcone sprawom politycznym. Stąd niektóre redakcje, chcąc ograniczyć ewentualne straty wynikające z konfiskat, zaczęły skupiać się bardziej na skandalach i sensacjach. W konsekwencji doprowadziło to do tabloidyzacji, która również była przedmiotem krytyki Tuwima. Prym w rozpowszechnianiu treści tego typu wiódł polski przedwojenny magnat prasowy Marian Dąbrowski. Wydawca słynął z tego, że płacił swoim dziennikarzom bajońskie sumy za artykuły poruszające wyjątkowo mocne i skandaliczne tematy. Nic zatem dziwnego, że w Absztyfikantach grubej Berty Tuwim przywołał czytelnika znanego pisma Ilustrowanego Kuriera Codziennego, pisząc pogardliwie o wypasionym na ikacu.
Wielką zasługą Juliana Tuwima i wszystkich skamandrytów było odcięcie się od poetyki młodopolskiej, symbolicznej. Autor Całujcie mnie wszyscy w dupę dokonał wręcz przełomu. Oprócz dzieł charakteryzujących się niebywałym pięknem i kulturą słowa, tworzył także wiersze pisane językiem kolokwialnym czy wprost wulgarnym. W dzisiejszych czasach wielu mogłoby okrzyknąć go trolem, hejterem czy prowokatorem. Ale Tuwim to człowiek o wielu twarzach oraz wirtuoz ciętego języka, który dziś jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.